W ostatnim z ćwierć finałów, jakie dostarczy nam Euro 2024, zagrają Holendrzy z Turkami. I tutaj spodziewam się naprawdę fajnego spotkania. Holendrzy bardzo mocno i bardzo pozytywnie zaskoczyli mnie w konfrontacji z Rumunami. Zagrali atrakcyjny futbol. Zagrali futbol, który no bardzo mocno eksploatował wszelkie niedociągnięcia taktyczne organizacyjne rumunów, którzy przecież w fazie grupowej wyglądali super. Z drugiej strony mamy Turków, którzy faworyzowaną Austrię wyeliminowali po bardzo intensywnym, pasjonującym spotkaniu, gdzie pokazali to chyba czego wszyscy się spodziewali, czyli po prostu serducho zaangażowanie i tak dalej. Oczywiście. Turcy, e, grając turniej w Niemczech, grają tak naprawdę jakby u siebie. Ta turecka diaspora jest bardzo słyszalna e, na boiskach w Niemczech i nie inaczej z całą pewnością będzie w trakcie spotkania z Holandią. No i nie wiem czy to zrobi różnicę. Ale Turcy, którzy tym razem będą mieli czarchanoglu do dyspozycji, wydaje mi się, że będą trudniejszym od Rumunów orzechem do zgryzienia dla Oranie. Wydaje mi się, że w środku obrony. Wyglądają po prostu lepiej od przeciwników, których do tej pory musiała próbować pokonać Holandia. No i tutaj, w moim odczuciu, wszystko rozegra się w drugiej linii. Czy Reinders będzie w stanie ograć Czarcha Noglu i całą resztę? Czy będzie w stanie doprowadzić piłkę na tę lewą stronę do Kodiego Hakpo, który powinien być traktowany jako piłkarz, który. No, najprawdopodob jest najprawdopodobniejszym z tych, którzy mogą zrobić różnicę w tym spotkaniu. Czy po tej prawej stronie Cadillac będzie w stanie wyłączyć Dumfriesa? Może niekoniecznie tym, jak będzie grał w obronie, ale tym, jak bardzo mocno będzie zaangażowany z przodu. Tutaj jest potencjalnie najciekawszy wręcz pojedynek tego spotkania. Wydaje mi się, że Holendrom może zabraknąć z przodu. Ten Memphis zupełnie mnie nie przekonuje. Xavi Simons też nie wygląda nie wiadomo, jak Bergwein na tej prawej stronie to nie jest jego pozycja plus on też kontuzjowany schodził z boiska w trakcie ostatniego spotkania. No, trzeba na tego go, jego hakpo e, liczyć w moim odczuciu. I Holendrzy też nie wyglądają, nie wiadomo, jak z tyłu. A e, Turcy no mają czym tam e, postraszyć: czy tym Ardą Gilerem, czy tym właśnie Czarochanoglou, który z dystansu może kopnąć, e, czy Ilmazem, czy Ildrizem. Jest tam z czego e, wybierać. No, i myślę, że to będzie bardzo wyrównane spotkanie, że jakaś tam remontada będzie miała miejsce, w sensie, że ktoś będzie prowadził, ale ostatecznie ta druga drużyna wygra. Bardzo jest to możliwe. I minimalnie, ale wydaje mi się, że jednak Turcy sobie z Holendrami poradzą. Tutaj nie jestem bardzo przekonany, że coś takiego będzie miało miejsce. Mówię, jestem przekonany, że to będzie dosyć wyrównane spotkanie i też bardzo mocno biorę pod uwagę to, że Holendrzy faktycznie, że to jest ta jedna drużyna, o której można powiedzieć, że faktycznie zachowuje się jak drużyna turniejowa, tak? Że się rozkręcają ze spotkania na spotkanie i wyglądają coraz lepiej. I może to będzie faktycznie decydujące, ale patrzę na to, na jakiej fali są Turcy, jak są zorganizowani mimo wszystko w grze defensywnej, jak na nich, i patrzę na to, jak dużo no, serducha w to wszystko wkładają, ile mają szczęścia też, no mi się to w awans Turków do e, półfinału mistrzostw Europy, czyli do gigantycznego e, sukcesu tureckiej piłki. Czy tak będzie to oczywiście? Zobaczymy. No, co tam chciałem powiedzieć? Już teraz łączy z Brykwajem. Czy już nie zagramy na tym euro?